Przed świętami wielkanocnymi Pleszew promował się w Poznaniu. Spotkanie Wielkanocne Pleszewian odbyło się w sali lubrańskiego Kolegium Minus przy ulicy Wieniawskiego w Poznaniu, czyli w głównym budynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie na co dzień pracuje rektor. To właśnie dzięki gościnności rodowitego pleszewianina, profesora doktora habilitowanego Bronisława Marciniaka, Pleszew mógł się zaprezentować pozostałym pleszewianom, którzy, jak on sam, już od lat mieszkają w Poznaniu. Cieszę się, że jestem pleszewianinem i cieszę się, że może mogę pochwalić się naszą szkołą, naszym liceum, wykształceniem i to, że pochodzę z Pleszewa. I tego nie ukrywam i cieszę się, że tylu profesorów na UAM jest właśnie z Pleszewa. I takich dumnych ze swojego pochodzenia pleszewian na spotkaniu nie zabrakło, którzy nie tylko ze wzruszeniem mówią o dawnych czasach, ale i chętnie do Pleszewa wracają, bo są z nim związani. Tam przecież mają swoich bliskich, znajomych, a przede wszystkim wspomnienia. W Poznaniu 10 lat po zakończeniu pracy w Dobrzycy dosłownie. Tam prowadziłam aptekę, teraz przejęła córka. 4 apteki ma. Odwiedzam bardzo często Pleszew, mam przyjaciółki, koleżanki. Wybieram się w najbliższym czasie z towarzystwem z Pleszewa do Lwowa. Ci, którzy jednak bywają rzadziej, choć przez chwilę mogli poczuć się jak w Pleszewie dzięki kilkunastominutowemu filmowi podsumowującemu wydarzenia kulturalne, sportowe, społeczne i inwestycyjne ubiegłego roku. Nie zabrakło także wykładu, oczywiście o Pleszewie i pleszewianach współcześnie, autorstwa profesora Krzysztofa Podemskiego. Pochwalono się także najnowszymi wydawnictwami. Jestem zaskoczony poziomem tego spotkania, szczególnie ta ostatnia część muzyczna. Bo na zakończenie zaprezentowały się zdolne pleszewianki, pianistka Maria Rutkowska i sopranistka Katarzyna Zawada. Na ręce na roku każdej nocy jest koncert, zatrzymajcie się koło eurytyki tańczące, zanim świt pierwszy promień rzuci słowa na ściany, niech was tulą w ramionach Orfeusza. Spotkanie wielkanocne zakończyło się w gabinecie rektora, który opowiedział o swoich poprzednikach i historii uczelni. Pochwalił się także księgą doktorów honoris causa, gdzie osobiście swój autograf złożył święty Jan Paweł II, honorowy obywatel Pleszewa. Spotkanie na uniwersytecie było już 4. promocją Pleszewa w stolicy Wielkopolski. Byliśmy we wszystkich, wydaje się, najważniejszych instytucjach kulturalnych, naukowych Poznania, bo zaczynaliśmy od biblioteki uniwersyteckiej, w której promowaliśmy album Wędrówki po dawnym Pleszewie. Następnie, i to rzeczywiście było po roku, w Bibliotece Raczyńskich promowaliśmy kolejny album Wędrówki po ziemi pleszewskiej. W roku ubiegłym z inicjatywy prezesa gościliśmy w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.